Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <inaudible> papam Przeżywajmy z wiarą wielkie tajemnice naszego zbawienia. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 7 kwietnia 2004 roku. Chrystus Jezus uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył. Przed chwilą wysłuchaliśmy słów tego hymnu z listu do Filipian. W sposób zwięzły i wymowny przedstawiają nam one tajemnice męki i śmierci Jezusa a jednocześnie zapowiadają chwałę paschy z zmartwychwstania wprowadzają nas zatem w medytację poświęconą triduum paschalnemu które rozpoczyna się jutro drodzy bracia i siostry przygotowujemy się do przeżywania na nowo w najbliższych dniach wielkiej tajemnicy naszego zbawienia Wielki Czwartek rano w każdej wspólnocie diecezjalnej biskup wraz z całym swym prezbiterium sprawuje mszę świętą krzyżma, podczas której poświęca oleje, olej katechumenów, olej chorych i święte krzyżmo. Wieczorem wspominamy ostatnią wieczerzę, podczas której została ustanowiona Eucharystia i kapłaństwo. Umycie nóg w wieczerniku przypomina, że czyniąc ten gest, Jezus antycypował najwyższą ofiarę na Kalwarii i zostawił nam jako nowe prawo, mandatum novum, swoją miłość. Zgodnie z pobożną tradycją po obrzędach mszy świętej in cena domini, wierni trwają na adorację Eucharystii aż do późnej nocy. To szczególne czuwanie modlitewne nawiązuje do konania Chrystusa w Getsemanii. W Wielki Piątek Kościół wspomina mękę i śmierć Pana. Wspólnota chrześcijańska wezwana jest do medytowania nad złem i grzechem przygniatającymi ludzkość oraz nad zbawieniem dokonanym przez odkupieńczą ofiarę Chrystusa. Słowo Boże oraz sugestywne obrzędy liturgiczne, jak adoracja krzyża, pomagają odtworzyć poszczególne etapy męki. Ponadto z tym dniem wiąże się wiele form pobożności ludowej, zrodzonych przez tradycję chrześcijańską. Pośród nich wyróżniają się wielkopiątkowe procesje pokutne oraz pobożne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które pozwalają lepiej wniknąć w tajemnicę Krzyża. Wielką sobotę charakteryzuje głębokie milczenie. W tym dniu oczekiwania i modlitwy. Nie jest przewidziana bowiem własna liturgia. W kościołach panuje głęboka cisza, natomiast wierni naśladując Maryję przygotowują się duchowo do wielkiego wydarzenia zmartwychwstania. W Wielką Sobotę po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się uroczysta Wigilia Paschalna, Matka Wszystkich Wigilii. Po poświęceniu nowego ognia zostaje zapalony paschał, symbol Chrystusa, który oświeca każdego człowieka i radośnie rozbrzmiewa wielkie orędzie egzultet. Słuchając Słowa Bożego, wspólnota kościelna medytuje nad wielką obietnicą ostatecznego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci. Następują obrzędy chrztu i bierzmowania katechumenów, którzy długo się do tego przygotowywali. Zapowiedź zmartwychwstania rozlega się pośród ciemności nocy, a całe stworzenie budzi się ze snu śmierci, by uznać panowanie Chrystusa, jak głosi Pawłowy hymn, od którego rozpoczęliśmy nasze refleksje, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Drodzy bracia i siostry, te dni są szczególną sposobnością, by jeszcze bardziej pogłębić nasze nawrócenie i całym sercem przylgnąć do Tego, który umarł za nas z miłości. Pozwólmy, by towarzyszyła nam Maryja, Panna Wierna. Wraz z nią trwajmy w wieczorniku i pozostańmy obok Jezusa na Kalwarii, by spotkać Go zmartwychwstałego w dniu Wielkanocy. W tym duchu składam najserdeczniejsze życzenia radosnych i błogosławionych świąt wielkanocnych Wam tu zgromadzonym, Waszym wspólnotom i wszystkim Waszym bliskim.